Teraz tak, mam dla Państwa niezwykłą premierę. Pamiętacie Państwo Mircylla, zdrową komedię szpitalną Antoniego Baltusa? Już tam autor zdradzał pazur literacki. Już tam było dużo literatury i naprawdę ci koneserzy, którzy lubią zdania zjadać jak słodkie bułeczki, to mieli tych słodkich bułeczek w tej książce wiele. A teraz Antoni Baltus zaszalał jeszcze mocniej i tadam, ogłaszam premierę. Syreniak, komedia erotyczno-kryminalna. Amatorze mocnych wrażeń, właśnie spadło ci w ręce szczęście jeszcze dla ciebie niepojęte. Oto książka do czytania, do której wcale nie trzeba zachęcać. Kwiat wieloletniego wysiłku wzrosły z notatek nabazgranych tak, że sam nie mogłem ich odczytać. Wychwalam ją jedynie na złość krytykantom, którzy dotykają mnie na wyścigi i głoszą, że moje komedie na siłę pobudzają i do śmiechu, a przy tragediach robi im się smutno jedynie dlatego, że są wrażliwi, co potępiają. No to się przekonamy. I tak, kochani, w Syreniaku są ilustracje autora, ponieważ autor jest też znakomitym plastykiem. Są jego ilustracje, są jego znakomite obserwacje, język cięty, teksty, satyra na warszawkę przednia, ale nie jest to książka łatwa, lekka i przyjemna. To prawdziwa literatura. I chociaż wiem, że komercyjnie to nie niesie ze sobą ogromnego sukcesu, to z wielką przyjemnością chcę Państwu rekomendować Syreniaka, dlatego że takie powieści, taką literaturę chcę wydawać. Ambitną, ciekawą, piękną i jednocześnie okraszoną talentem autora, no niezwykłym. Są tu przeróżne ilustracje do kolejnych części niezwykle ciekawej i niezwykle kunsztownie pomyślanej książki. Antoni Baltus, talent nieprzeciętny. Już drugą książkę mam zaszczyt wydawać i naprawdę z przyjemnością to czytam i z przyjemnością czytają to moi znajomi i polecają sobie. Tak jak Mircyl, zdrowa komedia szpitalna, śmieszył i dawał oddech w pandemii, tak Syreniak, nawiasem mówiąc, okładka też zaprojektowana przez mistrza Baltusa, tak, Syreniak skłania do refleksji, jest kawałem dobrej literatury, po prostu. To jest bardzo mocna premiera naszego wydawnictwa. Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia w ręce Syreniaka, pobawienia się, poczytania i podzielenia różnymi myślami ze znajomymi. Są tu też takie kupleciki ludowe, które polecam niektórym. Kto tradycji nie szanuje, niech się w dupę pocałuje. Ot i Syreniak. Zabawny, jędrny i ciekawy.